Dzień dobry. Rozpoczynam 37. zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Witam serdecznie Państwa radnych, Pana Burmistrza, Panią Sekretarz, Panią Skarbnik, pracowników Urzędu. Przerwa 5 minutek. Panie Obrzeńskie, proszę najpierw tutaj, żeby kworum i tak dalej. Stwierdzam kworum. Na 15 radnych obecnych jest 12 i otrzymaliście Państwo proponowany porządek. W tej sprawie bardzo proszę Pana Burmistrza o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja proszę o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych 3 projektów uchwał, które były zresztą przedmiotem już oceny na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej wczoraj i przedwczoraj. Te 3 projekty wynikają z dynamiki działań i zdarzeń w naszej gminie. Pierwszy projekt tyczy zakończenia prac przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, która na swoim posiedzeniu dokonała oceny petycji, która wpłynęła w minionym tygodniu. Posiedzenie było 18 lutego, stąd też prośba, żeby ten projekt uchwały wprowadzić do porządku. Drugi projekt, o który proszę, żeby wprowadzić do porządku, tyczy ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach. Pamiętacie, Szanowni Radni, że my taką uchwałę podejmowaliśmy w końcówce ubiegłego roku, ale 17 grudnia 2021 roku weszła w życie ustawa o ochotniczych strażach pożarnych i stąd też musimy dostosować obowiązujące u nas zasady do wprowadzonej ustawy. Zmiany są niewielkie. Ekwiwalent uchwalaliśmy w ubiegłym roku w grudniu dla członka ochotniczej straży pożarnej za udział w akcji 20 zł. To jest w tej ustawie, w projekcie też to samo mamy, tylko musimy wprowadzić drobną korektę. Poprzednio rozliczaliśmy co do minuty. Udział w akcji, tutaj ustawa ta wprowadza zasadę, za każdą rozpoczętą godzinę przysługuje ekwiwalent i to jako, powiedzmy, taką kosmetyczną poprawkę do naszej uchwały musimy wprowadzić, dlatego proszę Wysoką Radę, żeby do porządku obrad przyjąć ten projekt. I wreszcie ostatni projekt uchwały, o który proszę, żeby wprowadzić do porządku obrad. To jest, bardzo się cieszę z tego faktu, uzyskaliśmy na złożony wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, uzyskaliśmy wnioskowaną kwotę 2 601 955 zł 995,26 groszy, który chcemy wprowadzić do kapitału zapasowego, łącznie do kapitału założycielskiego kolejną transzę do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Północ w wysokości 2 601 995 zł i 26 groszy, abyśmy na walnym zgromadzeniu najbliższym mogli taką kwotę wprowadzić. Ja muszę mieć uchwałę Wysokiej Rady. Stąd te 3 projekty, prośba, żeby wprowadzić do porządku obrad. Dziękuję. Dziękuję. Informuję, że jest nas już 13 osób. Przyszedł kolega Przybylski. Odczytam Państwu RODO, klauzulkę. Informuję, że klauzulka informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych dostępna jest na BIP-ie gminy Zalewo oraz na drzwiach wejściowych do sali sesyjnej. Informuję, iż osoba zabierająca głos powinna się przedstawić, podając imię i nazwisko oraz istotne dane dla sprawy, w której zabierę głos. Zgłaszanie chęci wypowiedzenia się i zabrania głosów jest równoczesne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych przez zgłaszającego. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania do porządku? Chciałem tylko Państwa poinformować, że w trzecim punkcie dzisiejszych obrad mamy prezentację Panu budowy farm wiatrowych, ale przesuniemy troszkę w czasie, ponieważ ci Państwo, jak ze względu, nie wiem, czy na drogę, czy coś, że się spóźniają, więc nie będziemy bałamucić, tylko będziemy jechać dalej i w każdej chwili, jeśli się pojawią, przebijemy. Proponuję przegłosować przyjęcie porządku obrad, czy nie ma. Kto jest za przyjęciem? Proszę mi dać czas na przegłosuję w takim razie przyjęcie porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? Za przyjęciem porządku dzisiejszych obrad z zmianami, które prosił burmistrz. Bardzo proszę, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 13 głosów, 13 za. Dziękuję. W takim razie przechodzimy do punktu czwartego, zostawimy trzecie na dalsze. Przyjęcie protokołu z 35 sesji, zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021. Kto z Pań i Panów Radnych jest za? Proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 13 głosów za. Piąty punkt, przyjęcie protokołu z 36 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 stycznia 2022. Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 13 głosów, 13 za. Szósty punkt, odczytanie sprawozdania z wykonania planu pracy Rady Miejskiej w Zalewie za 2021. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Zalewie za 2021 rok. W okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 odbyło się 11 sesji miejskiej Rady Miejskiej w Zalewie, w tym 5 sesji zwyczajnych, 6 nadzwyczajnych. Podjęto 96 uchwał. Większość z nich to uchwały budżetowe, okołobudżetowe i z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym. W 2021 roku zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Rada Miejska w Zalewie udzielała wotum zaufania dla burmistrza Zalewa. Zgodnie z uchwalonym planem pracy rozpatrzyła również sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zalewo za rok 2020 oraz podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Zalewa z tego tytułu. Ponadto przyjęła roczne sprawozdanie z realizacji zadań i zakresu wspierania rodzin za rok 2020. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
za rok 2020, sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie za 2020 rok oraz przyjęła informację o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Zalewo w roku szkolnym 2020-2021. Natomiast na sesji zwyczajnej w dniu 20 grudnia 2021 Rada Miejska w Zalewie podjęła uchwałę w sprawie budżetu gminy Zalewo na 2022 rok. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 7. Odczytanie sprawozdań wykonania planów pracy Komisji Stałej za rok 2021. Proszę Komisję Rewizyjną o odczytanie. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2021 rok. Komisja Rewizyjna w roku 2021 odbyła 4 posiedzenia. Jedno z posiedzeń odwołano w związku ze zdarzeniem, jakie miało miejsce w siedzibie Urzędu Pożar. W trakcie roku Komisja zajmowała się następującymi tematami. Analiza działalności Ochotniczych Straży Pożarnych oraz poniesione wydatki w 2020 roku. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego burmistrza Zalewa z wykonania budżetu za 2020 rok oraz przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium. Sprawozdanie i wyjaśnienie różnicy poniesionych wydatków na oświatę a otrzymaną subwencję w 2020 roku. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2020 rok. Analiza dokumentacji dotyczącej gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Gajdy, gmina Zalewo. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o przedstawienie komisji skarg i wniosków petycji. Bardzo proszę. Sprawozdanie dotyczące pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2021 rok. W roku 2021 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbyła 5 posiedzeń, na których rozpatrywała petycję złożoną przez Instytut Strategii 2050 przy Stowarzyszeniu Polska 2050, petycję złożoną przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Borecznie, skargę na działalność burmistrza Zalewa wniesioną przez osobę fizyczną, petycję złożoną przez mieszkańców ulicy Rolnej w Zalewie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Komisję Budżetową. Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania za 2021 rok. Komisja Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania w roku 2021 odbyła 5 posiedzeń. Posiedzenia były łączone z inną komisją. Podczas posiedzeń omawiano i opiniowano materiały sesyjne, w tym projekty uchwał, sprawy mieszczące się w rocznym planie pracy komisji oraz tematy bieżące zgłaszane przez radnych. Komisja w trakcie roku 2021 zajmowała się analizą finansową działalności Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Zalewie za 2020 rok, analizą finansową zrealizowanych, zakończonych w 2020 roku inwestycji wykonanych z udziałem środków zewnętrznych, analizą finansową sprzedaży nieruchomości gminnych w 2020 roku. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o Komisję Oświaty. Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych za 2021 rok. Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w roku 2021 odbyła 5 posiedzeń. Posiedzenia były łączone z inną komisją. Podczas posiedzeń omawiano tematy mieszczące się w rocznym planie pracy komisji, omawiano i opiniowano materiały sesyjne, w tym projekty uchwał oraz sprawy i tematy bieżące zgłaszane przez radnych. Komisja w trakcie rocznej pracy odbyła spotkanie z przedstawicielami Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Zalewie, Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy Słoneczko w Zalewie, Ekomariny, Orlika w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie ferii letnich. Zapoznano się z ofertą placówek i instytucji. Ponadto odbyło się spotkanie z prezesami klubów sportowych i nauczycielami uczącymi wychowania fizycznego w szkołach w celu zapoznania się z funkcjonowaniem sportu w gminie oraz klubów sportowych działających na terenie miasta i gminy. Zapoznano się z warunkami pracy i bazą. Uzyskano informacje o realizacji zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy oraz o pozyskanych środkach pozabudżetowych na realizację różnych projektów i inwestycji. Dziękuję. Dziękuję. Komisję Bezpieczeństwa proszę. Sprawozdanie
sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska za 2021 rok. Komisja w roku 2021 odbyła 5 posiedzeń. Posiedzenia były łączone z innymi komisjami. Podczas posiedzeń omawiano i opiniowano materiały sesyjne, w tym projekty uchwał. Sprawy mieszczące się w rocznym planie pracy komisji oraz tematy bieżące zgłaszane przez radnych. Komisja w trakcie roku 2021 zajmowała się następującymi zagadnieniami. Przyjęciem i analizą sprawozdania ze stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Zalewo w 2020 roku, oceną stanu bezpieczeństwa na drogach, porządkiem i bezpieczeństwem publicznym w oparciu o informacje z posterunku Policji w Zalewie w roku 2020, oceną stanu kąpieli, placów zabaw i boisk pod względem bezpieczeństwa, przyjęciem informacji o stanie hydrantów i zbiorników przeciwpożarowych, analizą przygotowania i realizacji dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Zalewo w roku szkolnym 2021-2022 i utrzymaniem dróg w przygotowaniu do systemu śniadania. Dziękuję. Komisja Rolna, proszę. Sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług za 2021 rok. Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług w roku 2021 odbyła 6 posiedzeń. Jedno z zaplanowanych posiedzeń było posiedzeniem wyjazdowym i dotyczyło kontroli stanu dróg na terenie gminy Zalewo. Posiedzenia były najczęściej łączone z inną komisją. Podczas posiedzeń omawiano i opiniowano materiały sesyjne, w tym projekty uchwał, sprawy mieszczące się w rocznym planie pracy komisji oraz tematy bieżące zgłaszane przez radnych. Komisja w trakcie roku 2021 zajmowała się następującymi zagadnieniami: ściągalnością podatku rolnego oraz zastosowanych umorzeniach, analizą wniosków wpływających do projektu budżetu gminy Zalewo na 2022 rok. Dyskutowano na temat wysokości podatków na 2022 rok. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pana burmistrza o sprawozdanie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Sprawozdanie z działalności burmistrza Zalewa w okresie od 23 grudnia ubiegłego roku do dzisiaj 23 lutego 2022 roku. W tym czasie Rada Miejska podjęła 24 uchwały, które mam do wykonania lub zostały wykonane, bo przypomnę, że mieliśmy tę sesję nadzwyczajną 26 stycznia i wydałem 47 zarządzeń burmistrza. Wysoka Rado, istotne wydarzenia podzieliłem na 5 punktów. Punkt drugi bym chciał troszeczkę dłużej omówić, więc szybciutko przejdę z tych rzeczy, które uznałem za bardzo ważne, żeby poinformować Wysoką Radę. Pozostałe kwestie są w poszczególnych referatach opisane w sprawozdaniu. Więc w punkcie pierwszym, istotnych wydarzeniach z realizacji zadań inwestycyjnych, w dniu 21 lutego podpisaliśmy umowę na realizację projektu grantowego Cyfrowa Gmina, realizowanego ze środków programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 200 970 zł, dofinansowanie 100%. Pamiętacie państwo, wprowadzaliśmy to na ubiegłej sesji do budżetu. Te środki są przeznaczone na wyposażenie techniczne i oprogramowanie Urzędu Miejskiego z możliwością, o czym państwo również wiecie, bo o tym informowałem, pokrycia kosztów już wydatkowanych na zakup serwera w ubiegłym roku. Ponad 30 tysięcy musieliśmy po prostu kupić nowy serwer wraz z oprzyrządowaniem. Także tutaj na nasze zadania mamy dofinansowanie 100%. Dziękuję serdecznie pani Ani Grzeszczak, bo rozwój lokalny prowadził ten program. W dniu 22 lutego w wyniku przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego realizowanego w trybie podstawowym podpisano umowę z firmą usługowo-handlową Marek Tomczonek z siedzibą w Budwitach na realizację inwestycji pod nazwą rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo. Wartość umowy 688 800 zł. To jest wysiłek referatu pana Rafała Konicza i pani Ani Grzeszczak. Pamiętacie państwo, że jeden przetarg żeśmy unieważnili, ponieważ kwota wysoko rażąco odbiegała od posiadanych przez gminę pieniążków. I
po prostu powtórzyliśmy postępowanie przetargowe, troszeczkę zmniejszyliśmy zakres, bo jak pamiętacie Państwo, pieniążki na to oświetlenie dostaliśmy w kwocie 600 tysięcy, Panie Rozwale, jeśli dobrze pamiętam, 650. I postaraliśmy się tak SIFS opracować, specyfikację istotnych warunków zamówienia, żeby starać się zmieścić w przetargu. Ofert mieliśmy chyba 8 w tym drugim przetargu. Z przerażeniem otwieraliśmy, bo wiemy, jak to się dzieje na rynku, ale najtańsza oferta była właśnie ta, którą wymieniłem. Postępowaniu przetargowym zostały sprawdzone wszystkie niezbędne informacje i ostatecznie 22 lutego podpisałem umowę z panią skarbnik razem i bardzo się cieszymy, że te pieniążki, które otrzymaliśmy z zewnątrz, po prostu możemy teraz wydatkować. Robimy, aktualnie realizujemy, korzystając z warunków pogodowych, modernizację zjazdu z drogi powiatowej na cmentarz komunalny w Dobrzykach i robimy zadanie inwestycyjne, przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Gajd. Punkt drugi, tak jak powiedziałem, za chwilę do niego wrócę, bo on jest, mimo dwóch małych akapitów, to jest potężna sprawa i chcę Wysokiej Radzie przekazać parę informacji na ten temat. W punkcie trzecim, dziękuję serdecznie panu Rafałowi Koniczowi, bo to jest jego ogromna zasługa. Złożyliśmy wniosek, jak Państwo pamiętacie, na poprzedniej sesji o tym informowaliśmy, o uzyskanie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez gminę udziału w naszej spółce SIM, Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Północ z siedzibą w Olsztynie. Otrzymaliśmy zgodnie z wnioskiem kwotę wsparcia 2 601 995 zł i 26 groszy. Również pamiętacie Państwo, że na poprzedniej sesji wprowadziliśmy tę kwotę już do budżetu, bo miałem informację, że nasz wniosek będzie oceniony pozytywnie. Tak się stało. Pieniążki pani skarbnik wpłynęły w ubiegły poniedziałek do budżetu gminy i teraz, żebyśmy mogli jako gmina, jako jeden z udziałowców tej spółki wprowadzić tę kwotę do kapitału spółki, to niezbędna jest ta uchwała, którą prosiłem, żeby Wysoka Rada wprowadziła do porządku obrad. Bardzo się cieszę, bo jak Państwo pamiętacie, 3 miliony już do aktu notarialnego założycielskiego nasza gmina przekazała. To jest kolejna kwota, która podwyższa ilość udziałów gminy Zalewo w tejże spółce. Punkt czwarty. Konkurs grantowy Cyfrowa Gmina. To z kolei wielkie ukłony dla referatu pani Ani Grzeszczak. Tutaj ogromny trud zadała sobie pani Basia Pawelczyk, która chyba 3 miesiące walczyła ze zbieraniem wniosków do konkursu grantowego Cyfrowa Gmina. Wsparcie dzieci z rodzin pegerowskich w rozwoju cyfrowym, granty byłych państwowych przedsiębiorstw gospodarstw rolnych, program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Łącznie po weryfikacji, po wielu czynnościach, wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 842 500 zł, dofinansowanie 100%, na łącznie 337 wniosków złożonych, zweryfikowanych. Szczegółowe zasady przyznawania tych komputerów, głównie laptopów przenośnych, jak i stacjonarnych komputerów, opisane są w działalności referatu. Natomiast z wielką niepewnością będziemy przygotowywali przetarg, ponieważ początkowo była wyższa kwota proponowana na jeden komputer, tam miało być ponad 3000 zł, a ostatecznie 11 lutego wprowadzono zmianę i maksymalnie wartość jednego komputera to jest 2,5 tysiąca złotych, czyli w SIFS-ie z taką wartością będziemy próbowali znaleźć dostawcę. I wreszcie w punkcie piątym, to co już na poprzedniej sesji robiłem, pokazujemy tu dynamikę funkcjonowania transportu publicznego w naszej gminie, który uruchomiliśmy od 1 października. Tutaj ta dynamika jest przedstawiona od października do stycznia. Ja nadal bym prosił wszystkich radnych, sołtysów, mieszkańców o sygnalizowanie nam
wszelkich informacji, czy autobusy jeżdżą zgodnie z rozkładami jazdy, czy nie ma żadnych najmniejszych jakichś perturbacji, bo przypominacie sobie Państwo, wprowadzając to, ten transport publiczny, wmontowując to również transport szkolny, to mi strasznie zależy na tym, żeby ta inicjatywa, pamiętajcie Państwo, ona niesie za sobą dopłaty 3 zł do wozokilometra, plus jeszcze otrzymujemy 50% dopłaty do biletów miesięcznych uczniów, to zależy mi bardzo, żeby ten transport chodził jak zegareczek. Także bardzo proszę o wszelkie informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach czy spostrzeżeniach. Prowadzi to pan Andrzej Lichacz, ale również do mnie proszę o telefony, jakie będą historie, bo mamy z operatorem ciągły kontakt i zależy mi na tym, żeby to ten transport publiczny w naszej gminie się rozwijał i funkcjonował bez zarzutu. I teraz wracam do bardzo poważnego punktu drugiego. Planowane zadania inwestycyjne z dofinansowaniem zewnętrznym. Pamiętacie Państwo, z jaką wielką dumą tu na sesji referowaliśmy, że w tym pierwszym naborze nasza gmina otrzymała blisko 10 milionów złotych, 4 miliony z naddatkiem na zagospodarowanie nabrzeża jeziora Wingi i blisko 6 milionów na 5 dróg w naszej gminie. To jest, była ta edycja pierwsza, czyli prawie 10 milionów nasza gmina otrzymała. Ogłoszony jest drugi nabór i trzeci nabór do tego Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Termin początkowo był ogłoszony do 15 lutego, potem zmieniono i termin jest do 26 czy 8? Do 28, ale w tym tygodniu chcemy to zrobić. Szanowni Państwo, cały szereg spotkań, wideokonferencji, w których uczestniczyła Pani Anna Grzeszczak, Pan Rafał Konicz, Pani Skarbnik i ja osobiście, pokazuje ogrom trudności i ogrom problemów, które wszystkie gminy będą miały przy wdrażaniu tego programu. Te pierwsze 10 milionów, jak zaczęliśmy się do tego przymierzać, to obnażył nam właśnie wiele, wiele utrudnień, na które trzeba bardzo uważać przy konstrukcji drugiej i trzeciej edycji programu. Myślę, że z tą pierwszą edycją jakoś sobie poradzimy. Jeśli chodzi o Wingi, to dokumentacja projektowa jest prowadzona, tylko że tu mamy partnerów takich jak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, bo to jest wzdłuż nabrzeża jeziora Wingi i Wody Polskie. Jacy to są partnerzy, to Wysoka Rada wie i nakładając na to jeszcze, że to jest otulina Parku Krajobrazowego, to nasz projektant, którego mamy wybranego i prowadzi tę pracę, no jeszcze troszeczkę roboty przed nim jest. Jeśli chodzi o drogi, to tak jak tutaj w pierwszym punkcie jest napisane, realizacja zadania inwestycyjnego, przepraszam, pracownia projektowa robi program przebudowa 5 nawierzchni dróg gminnych, to w tym punkcie, w pierwszym akapicie wybraliśmy pracownię projektową, pracownia projektowa prowadzi przygotowanie prac i mamy nadzieję, że z obydwoma tymi zadaniami zmieścimy się w regulaminie konkursu, który mówi w sposób następujący i Państwu o tym mówiłem poprzednio. Po uzyskaniu promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego, że dana gmina otrzyma pieniądze, może inaczej, będzie miała sfinansowane zadania inwestycyjne, które zostały zatwierdzone. W naszym przypadku, to powtórzę jeszcze raz, tyczy to zagospodarowania jeziora Wingi i tych 5 dróg gminnych. Gmina ma 6 miesięcy, w naszym przypadku to jest 18 maja, musimy po opracowaniu dokumentacji z pozwoleniem na budowę przeprowadzić skuteczny przetarg.
Żeby było jeszcze trudniej, to ten skuteczny przetarg w przypadku dróg, my musimy zrobić jeden przetarg, ale z rozbiciem na 5 zakresów robót tyczących tychże dróg. Jak zaczęliśmy dyskutować z panią Anią i z panem Rafałem na temat możliwych najrozmaitszych zdarzeń, to wygląda to bardzo trudno. Jeśli jakaś gmina zawnioskowała 20 dróg i dostała pieniądze, to życzę im sukcesów w tymże przetargu, bo wyobraźcie sobie państwo, na 4 drogi są oferty w jednym przetargu. Racjonalne, z kwotami, które mieszczą się w tych kwotach, które przyznał promesę Bank Gospodarstwa Krajowego, a piąty oferent dał cenę na przykład 2 razy wyższą. To jest jeden przypadek. Drugi przypadek, w piątym przetargu, znaczy w piątym segmencie przetargu ktoś się odwołał do prezesa zamówień publicznych, że mu się nie podoba wybór wykonawcy, to my nie wykonujemy wobec Banku Gospodarstwa Krajowego tego zobowiązania. Nie mamy skutecznego przetargu. I wyobraźcie sobie państwo sytuację, te 5 milionów z kawałkiem mamy na drogi, na 4 drogi mamy rozstrzygnięty przetarg wybranego wykonawca, na 5 nie. Leżymy. Bank Gospodarstwa Krajowego traktuje to jako jedno zadanie, nie da nam pieniędzy, a my zostajemy z tymi, pani Aniu, 4 wybranymi. Proszę to sobie wyobrazić. Inny wariant. Przekracza, który jest wykonawców, bo na rynek wiemy, jaki będzie z tym. Powiedzmy o 3 miliony złotych, całość tych pieniędzy, które dostaliśmy. To spójrzcie na panią skarbnik, oczywiście my tych pieniędzy nie znajdziemy. W związku z tym co? Unieważniamy wszystko? Wycofujemy się z programu? Nie wiem. Dlatego pełni oba przystępujemy do tego, bo jeśli chodzi o zadanie Ewingi, to naszym życzeniem takim, żeby jakoś się zmieścić w tym wszystkim, to jest, żeby unifikować niejako zadania, żeby trafić na jednego wykonawcę, który podejmie się całości. Wówczas jest nam łatwiej uniknąć tych wszystkich niebezpieczeństw. Traktuję te pierwsze 10 milionów, że jednak uda nam się z tym. Pan Rafał z projektantem jeździ na te drogi przebudowy. Staramy się robić w jednolitej technologii, żeby nie wchodzili najrozmaici wykonawcy z Polski, z zagranicy, tylko żeby w miarę trafić, żeby wszystkie 5 dróg wygrał jeden wykonawca, ale to będzie bardzo, bardzo trudne. Państwo pamiętacie, które to są drogi? Proszę mnie poprawić, panie Rafale, jak zgubię. To jest tak, kontynuacja od Sienkiewicza na Sadławki. To są Pozorty, ta Aleja Dębowa, tam do Plażyczki i dalej. To jest Wieprz na Pomielin, pierwszy odcinek do rozjazdu. To jest 4. droga Urowo, ta pętla, kontynuacja. I 5. Ja. I Huta od przy Świetlicy, tam przy Stawku, prosto do drogi powiatowej. Dokumentację robimy, staramy się tak zrobić, żeby tak jak powiedziałem, ale nie wiemy, czy jeden wykonawca to wygra, bo mówię, 5 dróg będzie odrębnie w przetargu ogłoszone. I wyobraźcie sobie państwo, że 4 drogi wygrywa w miarę z pieniążkami takimi do przyjęcia porządny wykonawca, a na 5 się poślizgnie. Ale powtórzę, jestem w tej transzy optymistą i teraz przejdę płynnie do naboru 2. i 3. Znając już te zastrzeżenia, jeszcze jest jeden warunek taki. Gmina robi przetarg, natomiast płatnikiem jest Bank Gospodarstwa, inaczej, po odbiorze roboty w tym samym terminie Bank Gospodarstwa Krajowego, te papiery wszystkie. Wszystkie 5 roku musi się skończyć w tym samym czasie, że wręcz dniu, żeby płatność po prostu przyszła z Banku Gospodarstwa Krajowego. Więc powtórzę jeszcze raz. Nie życzę tego nikomu, ale myślę, że wiele gmin się może na tym przejechać. I stąd też, wiedząc, mając tę wiedzę już po spotkaniach wielu i z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i z innymi przedstawicielami instytucji, które w to są zaangażowane,
bardzo starannie z panią Anną Grzeszczak, z panem Rafałem Koniszem, z panią skarbnik analizowaliśmy w tych kryteriach, jak wnioskować do drugiego i trzeciego ładu. Drugi nabór to jest ogólnodostępny dla wszystkich gmin i powiatów w Polsce, z takim jednym nowym elementem, nie wiem na ile on w aktualnej sytuacji międzynarodowej i ogólnej z KPO, na ile on jeszcze jest obowiązujący, ale póki co jest, to jest każda gmina miała prawo złożyć wniosek do 5 milionów złotych. Takie było takie założenie. Mam nadzieję, że będzie ono dotrzymane. Natomiast pozostałe wnioski to są dość duże limity. Czytałem na info Iława, na ile milionów powiat iławski zawnioskował. My staramy się to zrobić tak, żeby zminimalizować ryzyko, że nie dostaniemy tych pieniędzy. Więc bez wielkiej jakiejś rozpędu, tym bardziej, że wiemy, że ma być nabór majowy kolejny. A ponadto... Już go nie ma? Już wakacje, tak. Natomiast tutaj długo żeśmy dyskutowali, żeby wybrać potrzeby, bo potrzeb, jeśli chodzi w ogóle o nasze potrzeby gminne, to grubo powyżej 100 milionów moglibyśmy wymienić jednym tchem, co jest potrzebne. Ale staraliśmy się pod kątem tych właśnie zagrożeń, o których dość dużo mówiłem. Czyli innymi słowy, nie na zasadzie, żeby znaleźć 50 dróg i je zgłosić, wiedząc o tych wszystkich zagrożeniach. Staraliśmy się znaleźć zadania jednorodne w miarę, zmierzające ku temu, aby ogłaszając przetarg na robotę za 5 milionów, byłoby to po prostu skierowane do jednego wykonawcy na przykład. I tak pod takim kątem żeśmy tą analizę robili, żeby po pierwsze minimalizować partnerów do po prostu tej naszej pracy. Ja pojutrze kończymy temat, wysyłamy wniosek już o, powiedzmy, szczegółach, jakie tam wybraliśmy, to nie chciałbym mówić, bo to jest takie, mogą być obietnice choinki w lutym. Natomiast na pewno nie stracimy szansy aplikowania do każdego z tych programów. W pierwszej transzy, pani Aniu, części drugiej programu można złożyć 3 wnioski, gdzie drugi wniosek może być do 60 milionów. 30. Słyszałem, że są tacy odważni, którzy chcą składać drugi do 30, a trzeci do 60. Wszystkiego najlepszego. Także mam takie informacje nieformalne, jak mniej więcej limit mogą walczyć gminy o takim potencjale demograficznym, takiej ilości mieszkańców, bo według tych kryteriów komisja rządowa będzie pracowała. Także tutaj nad tym siedzimy dość długo i powtórzę jeszcze raz, tymi kryteriami musimy się kierować, żeby nie zrobić czegoś, że przegramy albo się wpakujemy w coś, jakieś zobowiązania, gdzie nie udźwigniemy. Zagrożeniem jest również to kwestia cen. Bo na konferencjach tam niektórzy pytali, co będzie, wnioskuje o 1 milion złotych na robotę. Robota będzie kosztowała 2 miliony po przetargu. Kto to dofinansuje? No to Bank Gospodarstwa Krajowego parsknął śmiechem. No, pan, panie prezydencie, jak chce pan to robić, a jak nie, no to pan po prostu rezygnuje. Tak robiliśmy przy wszystkich programach. Jeżeli przetarg był niekorzystny, to unieważnialiśmy i próbowaliśmy dalej. Natomiast tu w tym przypadku nie będzie szansy na dalsze próbowanie. Będziemy próbowali tak, nie wiem, może się to uda z drogami, żeby przy tym zastrzeżeniu, że w ciągu pół roku przetarg musi być skuteczny, to może nam się uda zrobić tak, żeby pierwszy przetarg wyprzedzić czas na tyle, aby można było unieważnić i powtórzyć w przypadku, gdyby były jakieś wahnięcia. Bo jeżeli zrobimy tak, że zrobimy przetarg już w ostatnim terminie, okaże się z naszej perspektywy nie do przyjęcia, to przepada nam to, co już tak głośno się chwaliliśmy, że dostaliśmy. Dlatego proszę o zrozumienie, że przy tej drugiej i trzeciej aplikacji bardzo starannie się do tego przymierzamy.
ciągle pamiętając i to, co mówiliśmy przy konstrukcji budżetu, że musimy również pamiętać o wkładzie własnym gmin. To nie jest sztuka zamioskować o 200 milionów, ale trzeba mieć jeszcze pokrycie co najmniej 10-20% wkładu własnego. Tak długo o tym mówię, bo to jest bardzo ważne, ale żebyście, Szanowni Państwo Radni, Wysoka Rado, rozumieli nasz sposób postępowania i przygotowania się do tego. Jeśli coś zgubiłem, to bardzo proszę Panie Rafale, żeby dowolić. Panie Burmistrzu, wszystko zostało powiedziane moim zdaniem. Dziękuję. Tak to wygląda. Także nie robimy wielkiego rozpędu, nie szalejemy, a jednocześnie robimy tak, żeby zminimalizować te ryzyka, o których powiedziałem. Praca jest naprawdę bardzo... Czego my już nie analizowaliśmy, czego nie przykładaliśmy, to potrzebne bardzo. Dziękuję bardzo. Podejdziemy do 9 punktu. Zapytania, interpelacje, wnioski radnych. Nie było na piśmie żadnych interpelacji, więc przystępujemy do 10 punktu. Podjęcie uchwał. Pierwsza uchwała w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Zalewo na lata 2022-2039. Uchwały te były odczytywane na komisjach. W związku z tym są jeszcze zapytania jakieś do tej uchwały. Nie ma, nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Zalewo na lata 2022-2039? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? 13 głosów za. Dziękuję. Uchwała, projekt uchwały numer 2 w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2022 rok. Czy są zapytania do tej uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżetu gminy Zalewo na 22? Proszę o podniesienie ręki i przycisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? 13 głosów za. Projekt numer 3 w sprawie szczegółowych warunków przyznania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania. Czy są pytania? Nie ma, nie widzę. Przegłosujemy. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Janek Gal. 13 głosów za. Dziękuję. Projekt numer 4 w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w ramach Korpusu Wspierania Seniorów moduł drugi w formie opieka na odległość na rok 2022. Czy są pytania do tej? Nie ma, nie widzę. Przegłosujemy w takim razie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały numer 4? To jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. 13 głosów za. Projekt numer 5 w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i domowników. Uchwała ta również była przedyskutowana na komisjach. Czy są jeszcze pytania do tej uchwały? Nie widzę. Przegłosujmy w takim razie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 13 głosów za. Dziękuję.
Projekt numer 6 w sprawie dokonania zmian w treści załącznika do uchwały nr 15/81/07 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 sierpnia 2021 w sprawie regulaminu działania pomocy materialnej w charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zalewo. Uchwała ta również była dyskutowana na komisjach. Czy są zapytania do tej uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały numer 6? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Projekt numer 7 w sprawie uznania petycji za bezzasadną. To jest uchwała, która została wprowadzona w dniu dzisiejszym przez burmistrza, więc odczytam ją w całości. I podstawa prawna Rada Miejska w Zalewie. Co nas uchwala? Przeczytamy do tego. Tak. Tak. Poprosiłem, ponieważ to było na komisjach dyskutowane, a oczywiście przeczytać trzeba, panie radny, bo to jest, nie było w porządku wcześniej. Nie było. Natomiast tutaj poprosiłem o slajd. Macie państwo miejscowość Wieprz. Tutaj od dołu patrząc to jest jeziorak, grobla, te dwie kreski na wyspę Bukowiec. Teren zielony to jest tam, gdzie jest boisko i plażyczka. To jest komunalny. I ten teren różowo-pomarańczowy to jest ten sporny, nazwijmy, teren. Tam jest stara świetlica, stoi w miejscowości Wieprz. To są jedyne dwie działki gruntu komunalne w tak dynamicznie rozwijającej się miejscowości. Tego na komisjach nie mieliśmy, dlatego poprosiłem pracownika, żeby pokazać lokalizację tego terenu. Dziękuję. Proszę. Dwa słówka tylko. Uważam, że nie trzeba czytać, dlatego że te projekty uchwał były wprowadzone do porządku obrad na komisjach i już na komisjach czytane. A te, które nie były wprowadzone do porządku obrad na komisjach, tylko na samej sesji, to te powinny być czytane. A my na komisjach czytaliśmy. I opiniowaliśmy. Pan mówił, panie radny, to już pan przewodniczący odczytał. No i żeśmy chyba zakończyli. Prawnie musimy odczytać. Dziękuję. Przegłosujmy. Tak, uprzejmie się, tak. Proszę, przeczytam krótką uchwałę numer 7. Uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Miejska w Zalewie postanawia zatwierdzić uchwałę nr 1/22 Komisji Skarg i Wniosków Petycji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji osób fizycznych w sprawie zawarcia przez gminę Zalewo umowy dzierżawy gruntu obejmującego działkę nr 55 przez 2 w miejscowości Wieprz, gmina Zalewo. Paragraf 2. Uznaję, że wniesiona petycja w przedmiocie opisanym w paragrafie pierwszym jest petycją bezzasadną. Paragraf 3. Uzasadnione dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 4. O sposobie rozpatrzenia petycji przewodniczący Rady Zarządowi wnoszącego. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo bym prosił może panią Waszoweczka. Komisja zebrała się 18 lutego właśnie w sprawie petycji. Petycja, jak wszyscy państwo wiecie, dotyczyła działki 55/2 w miejscowości Wieprz. Po zapoznaniu się z materiałami, wysłuchaniu odpowiedzi tu od pracownika urzędu, zapoznaliśmy się z tematem i uznaliśmy petycję za bezzasadną. Z tego względu, że umowa wygasła już we wrześniu, ta pani zawierała tę umowę tak naprawdę od maja do września, to jest tylko taki okres letni. Pan burmistrz dał odpowiedź w grudniu, że nie przewiduje podpisania nowej umowy na 2022 rok. Mamy tam w planach, tak jak pan tutaj burmistrz wcześniej powiedział, zagospodarowanie tej działki. Także no, petycja została
została uznana za bezzasadną. Czy jakieś może pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania w tej sprawie? Nie ma, przystępujmy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. 13 za. Proszę państwa, może teraz zrobimy chwilowo. Mamy jeszcze dwie uchwały. Mam informację, prezentację zainstaluję i to się dobrze? Przechodzimy do projektu numer 8 w sprawie ustalania wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. Odczytam państwu. Rada Miejska uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej w wysokości. Pierwsze. Za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 20 zł. Dwa. Za każdą rozpoczętą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę w wysokości 10 zł. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Zalewa. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała 35/282/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2021 w sprawie ustalenia przez Radę Miejską w Zalewie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Straży Pożarnej terenu gminy Zalewo za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku. Czy ktoś z państwa? Bardzo proszę, panie burmistrzu. Ja mam pytanie jeszcze tutaj, panie burmistrzu, bo w punkcie drugim, paragraf pierwszy, punkt drugi, mamy takie ograniczenie, że te szkolenia byłyby organizowane tylko przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. A co będzie, jeżeli będzie organizowane szkolenie przez, nie wiem, powiat bądź jakąś jeszcze inną instytucję? Czy wtedy nie będzie się należało to? Żaden powiat ani żadna organizacja pozarządowa bez zgody gminy takiego szkolenia nie będzie. Czyli to będzie. W przyszłości jakby gmina będzie firmowała szkolenie. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania, zapytania do tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały numer 8? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 13 głosów za. Dziękuję. Przejdziemy do projektu numer 9 w sprawie wyrażania zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Północ, spółka z o.o. siedzibą w Olsztynie. Odczytam tą uchwałę. Rada Miejska w Zalewie uchwala, co następuje. Paragraf 1, punkt 1. Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Północ, spółka z o.o. siedzibą w Olsztynie o kwotę 2 601 995 zł 26 groszy, stanowi 52 039 udziałów, w słowie 52 039, o wartości 50 zł, słownie 50 zł groszy 0 każdy. 2. Różnica między kwotą podwyższającą kapitał zakładowy a kwotą wartości udziału w spółce, to jest kwota 45 zł 26 groszy zasili kapitał zapasowy spółki. Paragraf 2. Nowo utworzone udziały, w których mowa w paragrafie pierwszym, obejmuje w całości gmina Zalewo, przy czym wniesie je w formie wkładu pieniężnego otrzymanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu objęcia nowych udziałów w spółce. Paragraf 3, punkt 1. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Zalewo. Punkt 2. Burmistrz Zalewa dokona wszelkich formalności prawnych związanych z przeprowadzeniem
operacji finansowej objęciem ujętym w tej sprawie udziału w spółce. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Czy są zapytania do tej uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 13 głosów za. Zakończyliśmy temat głosowań. Bardzo proszę, panie burmistrzu. W kontekście tej ostatniej uchwały serdecznie dziękuję Wysokiej Radzie za przegłosowanie. Ja tylko dwa słowa powiem, bo jest bardzo dużo mieszkańców naszej gminy, którzy są zainteresowani dynamiką prac tej naszej społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Muszę się pochwalić, że była wideokonferencja w ubiegłym tygodniu i z 19 gmin, które uzyskały te 10%, to jest tylko 6 czy 7. Także jesteśmy w topie tych aktywnych gmin. Ja rozmawiałem z KZN-em, bo ostatnią rzeczą, której jeszcze nie mamy, to nie mamy wprowadzonej do spółki gruntów, na których mają te nasze budynki powstać. Wczoraj dostałem już pismo z KZN-u z prośbą o podanie pewnych danych. Wycenia się na marcowym zgromadzeniu na pewno na podstawie tej uchwały, którą przed chwilą zakłada podjęła wprowadzą do kapitału zakładowego spółki kolejną kwotę, tak jak mówiłem, 3 miliony złotych już wprowadziliśmy, to będą kolejna kwota, kolejne udziały. Będziemy mieli już ponad 100 tysięcy udziałów po 50 zł każdy. Liczę na to, że KZN też na marcowym walnym zgromadzeniu wprowadzi te działki gruntu. Decyzję o warunkach zabudowy na nasze bloki już też mamy, posiadamy. Kwestia będzie dokumentacji projektowej i nie ukrywamy, że tu wspólnie z panią skarbnik, z panem Rafałem Końciem podkręcamy tempo, żeby jak najszybciej ruszyć do budowy. Chociaż jest jedna bardzo ważna rzecz, jak się na komisjach mówiłem. Bank będzie kredytował w sytuacji gmin, które budują 1, 2, 3 bloki, będzie kredytował jeden budynek po zakończeniu przez wykonawcę prac budowlanych, oddaniu do użytku, będzie płatność i kolejna transza kredytu na drugi budynek. Tak to jest zaplanowane, tak ustalone i w ten sposób to ma się toczyć. Będziemy walczyli teraz na wolnym zgromadzeniu, jeżeli KZN wprowadzi te działki kowrowskie, działki gruntu, które są już w zasobie KZN-u jako udział do spółki, to będziemy walczyli, żeby być w pierwszej transzy gmin, które wystartują z dokumentacją projektową. Także to mówię, bo wiem, że jest zainteresowanie w naszej gminie bardzo duże i mieszkańców, którzy by w kryteriach przydziału tych mieszkań na wykup się mieścili, mamy zebranych ankiet grubo ponad 200, także to tak informacyjnie, żeby pokazać, że naprawdę aktywnie staramy się tutaj. Wśród tych 19 gmin jesteśmy w topie tych gmin, które są mocno zaawansowane. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Panie burmistrzu, gdzie można znaleźć, to jest na stronie internetowej, czy w urzędzie, kryteria przydziału tych mieszkań? Bo rozumiem, że jeżeli pan mówi, że już 200 osób. To były ankiety, panie radny. Ankiety anonimowe, czy są ludzie zainteresowani i czy ich nie będzie stać na te kryteria. To wszystko prowadzi referat pana Rafała Konicza, dokładnie pani Agaty Makowskiej. Te wszystkie dane może pan otrzymać. Natomiast ankiety były prowadzone w roku ubiegłym, jeszcze zanim żeśmy podpisali akt notarialny chyba w tytule tej spółki. Czy my równolegle w tym czasie? To rozumiem, że szczegółowych kryteriów na razie nie ma. Ja już je tu 10 razy powtarzałem. Kryteria dolne, że musi być starający się mieć możliwość stałych dochodów finansowych, aby stać go było na spłatę czynszu mieszkania i ratę wykupu przez lat 20. Kryterium górne, nie może to być bogata osoba, która wykupi 10 mieszkań na takich właśnie bardzo korzystnych warunkach. To taki jest podstawowy. Dziękuję. To ma być mieszkaniec naszej gminy, bo dla mieszkańców naszej gminy to robimy. Chyba że przyciągniemy w ten sposób kolejnych mieszkańców. Proszę państwa, przejdziemy do punktu
drugiego naszego porządku obrad, czyli prezentacji planów budowy farm wiatrowych przez spółkę Dovel. Witam serdecznie przybyłych na naszą sesję panów Michał Wiśniewski, prokurent spółki Dovel, Biuro Usług Inwestycyjnych i równocześnie dyrektor do spraw rozwoju oraz pan Szymon Dąbrowski, kierownik tego projektu. Dziękuję, witam serdecznie. Zapraszam pana. Tak, bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Ja nazywam się Michał Wiśniewski, jestem dyrektorem do spraw rozwoju firmy Domrel. Razem ze mną przyjechał kierownik projektu, kolega Szymon Dąbrowski. Dziękujemy bardzo, że możemy tutaj u państwa być. Przepraszamy za spóźnienie. Staraliśmy się dojechać w jednym kawałku, natomiast no, mocno dzisiaj pada i stąd może to wyniknęło. My przyjechaliśmy do państwa z Poznania i chcielibyśmy w ślad za naszym spotkaniem z panem burmistrzem, które odbyło się w grudniu, porozmawiać z państwem o propozycji, którą mamy dla państwa gminy, inwestycji, którą chcielibyśmy u państwa zrealizować. Oczywiście my działamy w taki sposób, zaraz troszeczkę więcej powiem o naszej firmie, że nasze inwestycje zawsze realizujemy w porozumieniu i z mieszkańcami, i z władzami gminy, więc dla nas taka przychylność państwa i całej gminy, no to jest taki warunek krytyczny, żebyśmy taką inwestycję mogli u państwa rozwijać i później zrealizować. Mamy dla państwa taką krótką prezentację. Przede wszystkim chciałbym w niej powiedzieć, kim jesteśmy, co do tej pory zrobiliśmy i to, co chcielibyśmy u państwa zrobić. Więc tak jak powiedziałem, reprezentuję firmę Domrel. Firma Domrel pochodzi ze Szczecina, czyli powiedzmy takiej historycznie stolicy farm wiatrowych, miejsca, gdzie te pierwsze farmy wiatrowe się w Polsce pojawiły. Jesteśmy polskim deweloperem własnością kilku Polaków, którzy również prowadzą działalność gospodarczą w innych dziedzinach. Jeden z właścicieli ma firmę budowlaną, inny taki zakład produkcji opakowań dla rynku mleczarskiego. Działamy w Polsce od 20 lat. W ubiegłym roku mieliśmy swoje 20-lecie i w zasadzie przez cały okres naszej działalności jesteśmy skupieni na inwestycjach związanych z odnawialnymi źródłami energii. Nie tylko farmami wiatrowymi, ale również farmami fotowoltaicznymi, również instalacjami na biomasę. Pracujemy z bardzo silnymi inwestorami. My jesteśmy z jednej strony deweloperem, czyli przygotowujemy inwestycje do realizacji, później nadzorujemy budowę i również prowadzimy eksploatację techniczną, ale w wielu inwestycjach nie jesteśmy inwestorem. To po prostu wynika z tego, że te inwestycje są na tyle kosztochłonne, że tutaj współpracujemy z partnerami zagranicznymi, chociaż sami również jesteśmy inwestorami niektórych inwestycji w Polsce, co też później pokażę. Jeśli chodzi o inwestorów, z którymi współpracujemy, są to w znakomitej większości spółki zagraniczne. Zarówno koncerny energetyczne działające w Niemczech, we Francji, ale również tacy inwestorzy, można powiedzieć, instytucjonalno-finansowi. Między innymi jednym z naszych partnerów jest spółka, która należy do koncernu Toyota. Dla nich również rozwijamy farmy wiatrowe w Polsce. Bardzo silnie działamy w różnych największych stowarzyszeniach. Jeżeli państwo kiedyś będą szukali informacji, czy to o energetyce wiatrowej, czy fotowoltaicznej, na pewno państwo trafią na największe branżowe stowarzyszenia w Polsce. Jesteśmy tam bardzo aktywnym uczestnikiem. Bierzemy między innymi udział w tworzeniu prawa w Polsce. Również konsultujemy z ministerstwami zapisy nowych przepisów, które dotyczą i branży fotowoltaicznej, i branży wiatrowej. Jeśli chodzi o nasz zespół, mamy dwa biura projektowe. Nasza siedziba jest w Szczecinie, ale mamy bardzo prężnie działający oddział również w Poznaniu.
Zatrudniamy 30 osób, w większości są to inżynierowie, natomiast również świadczymy usługi nadzoru budowlanego oraz zarządzania farmami wiatrowymi i organizowania finansowania inwestycji. Jeśli chodzi o nasze doświadczenie, jak powiedziałem, działamy od 2001 roku. W tym czasie na terenie Polski doprowadziliśmy do realizacji i nadzorowaliśmy realizację około 600 MW, jeśli chodzi o moc w turbinach wiatrowych, to tak jest, można to przeliczyć na około 240 turbin. To są inwestycje, które już powstały bądź są w budowie. Jeśli chodzi o farmy fotowoltaiczne, ponieważ od momentu, kiedy została wprowadzona taka ustawa, która zablokowała rozwój energetyki wiatrowej, troszeczkę musieliśmy się przebranżowić i zaczęliśmy robić inwestycje w farmy fotowoltaiczne. Tutaj też duże mamy sukcesy. 78 instalacji już jest w budowie, takich powyżej 1 MW i ostatnio też przygotowaliśmy do realizacji taką dosyć dużą farmę fotowoltaiczną w Golczewie o mocy przekraczającej 80 MW. Tutaj są przykłady farm, które zostały zrealizowane. Jak na podstawie tego można tutaj wysnuć wnioski, my do tej pory działaliśmy głównie na terenie województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego. Tutaj może mamy taką mapę, nie wiem czy ona jest dobrze widoczna, natomiast to pokazuje inwestycje farmy wiatrowe, które już zrealizowaliśmy. W niektórych z tych inwestycji, na przykład farmie wiatrowej w Łobzie, my jesteśmy inwestorem, więc wybudowaliśmy ją dla siebie. Z rzeczy może takich, które mogą być interesujące, jeżeli ktoś z Państwa podróżuje w kierunku Szczecina, tam na południu od Szczecina znajduje się jedna z największych farm w Polsce, którą tutaj mocno byliśmy zaangażowani w rozwój tego projektu, to był nasz projekt. Tam znajduje się 96 turbin, więc jeżeli jedzie się tam Eską do Szczecina, widać te turbiny z tej Eski bardzo dobrze. To jest kilkadziesiąt turbin, ponad 90, które tam się znajdują na terenach czterech różnych gmin. I tutaj mamy też, powiedzmy, teren wielkopolski, zahaczający jeszcze też o Dolny Śląsk. Tutaj też są inwestycje, które albo zostały już zrealizowane, albo są w trakcie budowy, więc gdziekolwiek w Wielkopolsce Państwo się udadzą, na pewno gdzieś te turbiny będzie widać na widnokręgu. To są również przygotowane przez nas inwestycje. A tutaj mamy takie też dwie mapki pokazujące nasze osiągnięcia, jeśli chodzi o farmy fotowoltaiczne. Tak jak powiedziałem, tutaj też jest jakby druga połowa naszej działalności jest związana z rozwojem farm fotowoltaicznych. W każdym z tych miejsc, które widać tutaj na mapie, znajdują się obecnie te instalacje w budowie. Tu mówimy o takich instalacjach przemysłowych, więc nie są to instalacje, powiedzmy, na dachach, jakie, które Państwo mogą często oglądać. To są inwestycje wolnostojące o mocy co najmniej 1 MW. Tutaj mamy też taką dodatkową mapę pokazującą też te inwestycje zrealizowane albo w realizacji w województwie wielkopolskim. Tu jest kilka dosłownie zdjęć właśnie z jednej z farm, która niedawno została oddana do użytku pod koniec ubiegłego roku. To jest farma wiatrowa Dolice, zlokalizowana w województwie zachodniopomorskim. Tą inwestycję przygotowaliśmy dla naszego wieloletniego partnera firmy RWE. To jest koncern energetyczny z Niemiec, ale również zasilający Warszawę. Jak być może Państwo wiedzą, w chwili obecnej przepisy, które zostały uchwalone, uniemożliwiają rozwój energetyki wiatrowej na lądzie. Wynika to z tego, że została wprowadzona taka ustawa, która mówi, że turbiny muszą się znajdować minimum 10-krotność całkowitej wysokości, czyli liczono aż do końca wirnika, od najbliższej zabudowy bądź obszarów przeznaczonych pod zabudowę. To w praktyce oznacza, że każdą z takich lokalizacji pojedynczej turbiny wiatrowej trzeba by odsunąć od zabudowy na odległość około 2 km 500 metrów. Takich miejsc niestety w Polsce jest bardzo niewiele. Co więcej, te miejsca, jeżeli nawet się takie znajdują, to są albo, powiedzmy, na terenach, których nie da się tego zrealizować, bo jest to teren leśny, albo, powiedzmy, w takich terenach, gdzie z kolei jest problem z uzyskaniem warunków przyłączenia.
Natomiast to, dlaczego tutaj mimo wszystko tych przepisów jesteśmy, wynika z tego, że wiemy, że do połowy roku najprawdopodobniej ustawa odległościowa, jak my ją nazywamy, zostanie zmieniona. I ona odda władzę, jeśli chodzi o realizację i planowanie tego typu inwestycji, w ręce władz gminy i w ręce rady. Na tyle mocno wierzymy, że to nastąpi do połowy tego roku, że już przygotowujemy się do rozwoju takich inwestycji w nowych miejscach i stąd jest również moja wizyta u Państwa. Dodam również, że to, w jaki sposób trafiliśmy do Państwa gminy, wynika z tego, że wiemy, że parę lat temu była u Państwa próba rozwoju takiej inwestycji przez jedną firmę. Spadkobiercy tej firmy skontaktowali się z nami, przekazali nam prawa do umów dzierżawy, przekazali nam prawa do pomiaru wiatru, do badań środowiskowych. Czyli krótko mówiąc, przejęliśmy prawa do tego projektu, do tych danych i po analizie tych wszystkich dokumentów, które były nam dostarczone, doszliśmy do wniosku, że no być może warto byłoby, jeżeli Państwa stanowisko będzie pozytywne, wrócić do tematu rozwoju tego typu inwestycji u Państwa w gminie. Z czym to się wiąże, taka inwestycja? Przede wszystkim chciałbym jedną rzecz tylko tutaj dodać, że w chwili obecnej bardzo korzystne jest rozwijanie takiej inwestycji hybrydowej, czyli nie tylko obejmującej farmę wiatrową, ale również farmę fotowoltaiczną nieco mniejszej mocy. Krótko mówiąc, chodzi o to, że tak jest, że bardzo często jest taka sytuacja, że kiedy wieje wiatr, to nie ma słońca, a z kolei kiedy jest słońce, czyli w tych okresach letnich, wtedy wiatru nie ma albo jest dużo mniejszy. W związku z tym jakby przez to, że nie możemy sterować ani słońcem, ani wiatrem, taka instalacja hybrydowa składająca się z farmy wiatrowej i zlokalizowanej na tym samym terenie nieco mniejszej farmy fotowoltaicznej po prostu jest w stanie zabezpieczyć dostawę energii w dużo większym stopniu niż pojedyncza inwestycja. Więc jeżeli również byłaby w tym temacie Państwa przychylność, to my byśmy chcieli zrobić taką instalację hybrydową. Zgodnie z tymi przepisami, które będą w zmienionej ustawie, tak jak powiedziałem, jesteśmy mocno zaangażowani w uzgadnianie tego projektu. On jest zresztą już upubliczniony, znajduje się na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Uzyskał pozytywną opinię wspólną rządu i samorządu. Spodziewamy się, że do Rady Ministrów Stałego Komitetu trafi w marcu i że uchwalony będzie, tak jak powiedziałem, do końca czerwca. Zgodnie z tymi nowymi przepisami o odległości turbin od miejscowości i od terenów zabudowych decyduje Rada Gminy na podstawie studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego i przede wszystkim na podstawie miejscowego planu, więc Państwo jako radni będą mogli zdecydować, czy zgadzają się na taką lokalizację, czy nie. Jest tutaj tylko wprowadzona taka dodatkowy warunek, że te lokalizacje turbin wiatrowych nie mogą znajdować się bliżej od terenów zabudowy istniejącej bądź planowanej niż odległość 500 metrów liczona od krawędzi wirnika, więc nie liczona jakby od tej osi elektrowni, tylko od krawędzi wirnika. Oczywiście lokalizacja tego typu inwestycji takiej skali wymaga zmiany studium uwarunkowań i sporządzenia miejscowego planu. Jakie są korzyści z tej inwestycji? No to pierwsza rzecz, którą chciałbym zwrócić uwagę, to są no takie aspekty, powiedzmy, z jednej strony niemierzalne finansowo, ale my jako, powiedzmy, firma uważamy, że to są rzeczy bardzo ważne. Sam mam dzieci, mają problemy z astmą, mieszkam w Poznaniu, więc no, o tym zanieczyszczeniu środowiska myślę, że troszeczkę wiem. W związku z tym inwestycja, którą tutaj chcielibyśmy Państwu zaproponować, oczywiście przyczynia się do redukcji emisji i to zarówno jeśli mówimy o smogu, jak i powiedzmy o takich normalnych emisjach, które wynikają na przykład z transportu samochodowego.
zwiększa zdecydowanie bezpieczeństwo energetyczne gminy, co w wielu gminach wiemy, że jest dużym atutem, jeśli chodzi o również w przyszłości przyciąganie inwestorów, którzy z jednej strony chcą mieć stałe zasilanie, czasem dużo większej mocy, a z drugiej strony też chcą, żeby to ta energia, którą będą konsumowali, była energią ze źródeł odnawialnych. Co więcej mogę powiedzieć, jeśli chodzi o inwestycję, którą my planujemy, oczywiście ona zakłada instalację nowych turbin. Nasza firma przez całą, powiedzmy, swoją historię nie wybudowała żadnych jednostek używanych, więc nie mówimy tutaj o jakimś, powiedzmy, recyklingu turbin, które gdzieś zostały wyeksploatowane w innych krajach. Nasi inwestorzy i nasi partnerzy realizują inwestycje tylko i wyłącznie w oparciu o najnowszą technologię, która jest dostępna na rynku w momencie jej realizacji. Tak, ten mamy ten, tak, z lokalizacjami. I naszym zdaniem również taki istotny temat jest obecnie dla wielu samorządów, również jakby kształtowanie wizerunku gminy jako gminy, która również wspiera źródła odnawialne i energię z niej pochodzącą. Jeśli chodzi również o może takie aspekty bardziej finansowe, to jedną rzecz jeszcze chciałbym dodać. Generalnie energetyka jest najtańszym źródłem energii. Myślę, że Państwo w ostatnim czasie, tak jak każdy z nas również, no, zderzył się niestety z podwyżkami cen energii. Wydaje się, że po prostu jedynym panaceum na tą chwilę jest po prostu odejście od tych takich tradycyjnych źródeł i zastąpienie ich w takim stopniu, w jakim to będzie możliwe, energią odnawialną, którą generalnie mamy dostępną wszędzie, no i można powiedzieć, że za darmo. No poza jakby takimi aspektami niemierzalnymi, niefinansowymi, każda tego typu inwestycja również generuje pozytywny wkład, jeśli chodzi o budżet gminy. Jest to, wynika to z tego, że Państwo jako Rada decydują o wysokości podatku od nieruchomości i decydują również o wysokości podatku od budowli. Elektrownia wiatrowa w dużej swojej części obejmującej fundament i wieżę jest budowlą zgodnie z definicją z prawa budowlanego, w związku z tym również podlega opodatkowaniu. Szacujemy, że każda pojedyncza lokalizacja, a mówimy o takich turbinach, które będą realizowane, wiadomo, w okresie kilkuletnim, więc my jakby skupiamy się na takich elektrowniach możliwie najbardziej efektywnych. To są jednostki dużej mocy i o dużych gabarytach. Podatek szacowany od jednej takiej lokalizacji elektrowni wiatrowej na tą chwilę wynosi około 130 tysięcy złotych. Jest to podatek od budowli, który każdego roku zasila budżet gminy. Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę oczywiście podatek od nieruchomości, ponieważ część terenu, na którym znajduje się elektrownia wiatrowa, musi zostać wyłączony z produkcji rolnej, a więc staje się terenem inwestycyjnym. Według naszych obliczeń i doświadczenia ten podatek wynosi około 3000 zł od lokalizacji. Natomiast jeśli chodzi o farmę fotowoltaiczną, to tutaj trochę wygląda sytuacja inaczej, bo instalacja fotowoltaiczna w zasadzie budowlą nie jest, natomiast tutaj ten teren wyłączony z produkcji rolnej jest zdecydowanie większy i tutaj również to opodatkowanie wynosi według naszych szacunków około 10 tysięcy złotych za każdy hektar takiej inwestycji. Poza takimi rzeczami, które, powiedzmy, łatwo można pomierzyć, oczywiście przez cały czas realizacji inwestycji, cały czas eksploatacji inwestycji, inwestor również w swoim interesie odpowiada za bieżące utrzymanie dróg, które są potrzebne do dojazdu do farmy wiatrowej. No, wiadomo, są to urządzenia techniczne, więc mimo iż są bardzo nowoczesne, mają wiele różnych zabezpieczeń, to raz na jakiś czas na pewno trzeba dokonać różnych wymian komponentów i w tym momencie no, inwestor jest w swoim interesie, utrzymuje te drogi, natomiast oczywiście one również są wykorzystywane przez mieszkańców tych nieruchomości, które znajdują się obok tych dróg.
Jeśli chodzi o mieszkańców gminy, no to oczywiście tutaj też mamy taki bezpośredni pozytywny wpływ. Umowy, inwestycja może powstać tylko na podstawie zawieranych z właścicielami nieruchomości wieloletnich umów dzierżawy. I to zarówno jeśli chodzi o tą instalację fotowoltaiczną, jak i instalację wiatrową. Do tego dochodzą umowy, które zabezpieczają teren na drogi tymczasowe i poszerzenia tymczasowe dróg na etapie budowy i eksploatacji. Oraz oczywiście całą infrastrukturę energetyczną, czyli trasy kablowe i stację energetyczną. Bez wątpienia umowy te oczywiście są zawierane dobrowolnie, w związku z tym no, są takim możliwością podreperowania znacznego budżetu wielu mieszkańców, u których akurat ta inwestycja będzie zrealizowana. Tutaj mamy taką jedną mapkę, którą chcieliśmy Państwu pokazać. My oczywiście w oparciu o Państwa obowiązujące studium, jak również o te wcześniejsze plany, które były tutaj tworzone przez poprzednią działającą firmę, wytypowaliśmy lokalizacje, które byłyby dla nas interesujące pod kątem lokalizacji elektrowni wiatrowych. Co jest bardzo istotne? Istotne jest to, że wszystkie te lokalizacje oczywiście muszą spełniać te kryteria, które będą w zmienionej ustawie, jak również muszą odsuwać się od wszystkich, powiedzmy, ryzyk środowiskowych. My to oczywiście ryzyka jesteśmy w stanie oszacować. Są to, w skrócie mówiąc, miejsca, które mogą być cenne dla populacji ptaków bądź nietoperzy. Dodatkowo, no jakby takim kryterium też najważniejszym z tego wszystkiego jest również oczywiście analiza hałasu, która wskazuje, że przy takim rozmieszczeniu tych turbin nie będzie negatywnego wpływu na sąsiadujących mieszkańców i żadne normy w takiej sytuacji nie będą przekroczone. Co prawda tutaj Państwo może na tej mapie nie widać skali, ale przez to, że my planujemy tą inwestycję, która będzie, jeżeli Państwo się zgodzą, zrealizowana w gminie za okres około 5-6 lat, bierzemy pod uwagę najnowszą ogłoszoną już przez producentów turbin wiatrowych technologię. W związku z tym turbiny, które mają średnicę wiernika około, na tą chwilę jakby prototypy są na 170 metrów, ale docelowo myślimy, że może tutaj będą jeszcze turbiny z troszeczkę większym wiernikiem i wysokość całkowitą do 250 metrów. Są to turbiny o mocy od 6 MW wzwyż. Są to bardzo duże jednostki, ale paradoksalnie przez to, że te wierniki są duże i ta prędkość obrotowa jest tego wiernika mniejsza, one mniej oddziaływują na środowisko i mniejszy generują hałas niż te turbiny, które Państwo mogą, powiedzmy, zobaczyć już wybudowane. Przez to, że te turbiny mają takie duże gabaryty, poza koniecznością zachowania tych prawidłowych odstępów od środowiska, od zabudowy, istotne jest również odpowiednie zachowanie odstępów pomiędzy turbinami. Więc te odległości, które Państwo widzą pomiędzy tymi turbinami najbliższymi, to są odległości rzędu 800 metrów. Także to nie jest tak, że te turbiny, powiedzmy, stoją jedna koło siebie. Myślę, że to też jest istotne w kontekście jakby krajobrazu, że po prostu nie oddziaływują w takim dużym stopniu, jeżeli one są nie tak blisko siebie, że tak powiem. Wstępnie wytępowaliśmy 14 takich lokalizacji, które naszym zdaniem spełniają wszystkie kryteria i jest duża szansa, że uzyskają wszystkie niezbędne pozwolenia. Oczywiście poza tym, że na potrzeby tej inwestycji należy uchwalić plan, należy również uzyskać decyzję środowiskową. Decyzję środowiskową wydaje organ wojewody, w tym przypadku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. W związku z tym no, też nie ma żadnego ryzyka, że taka inwestycja może powstać w sposób taki, który byłby uciążliwy dla mieszkańców albo środowiska.
Jeśli chodzi o lokalizację instalacji fotowoltaicznej, co do zasady, tutaj jakby nie wskazaliśmy żadnego konkretnego terenu, natomiast ona musiałaby się znajdować w okolicy tych lokalizacji turbin. Jeśli chodzi o farmy fotowoltaiczne, bardzo istotna jest tutaj klasa gruntu. Takich farm fotowoltaicznych nie można realizować na klasach gruntu od 1 do 3. W związku z tym wykorzystuje się tylko takie tereny, powiedzmy, mniej atrakcyjne rolniczo. Myślę, że to jest też taka istotna sprawa. Tutaj w skrócie pokazaliśmy, jak wygląda proces rozwoju i budowy takiej instalacji. Więc tak jak powiedziałem, najważniejszym elementem jest zmiana studium i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ on tak naprawdę determinuje, w których lokalizacjach te turbiny mogą powstać. Później następuje proces uzyskiwania warunków przyłączenia i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Po tym, gdy te dwa dokumenty są już ustalone, wiadomo, jaki ostateczny kształt inwestycja może mieć. Zwykle na tym etapie niektóre lokalizacje, które powiedzmy mogą być obarczone ryzykiem środowiskowym albo na przykład budzą kontrowersje wśród mieszkańców, na tym etapie ta inwestycja po prostu ewentualnie jest ograniczana tak, żeby po prostu no, nie powodowała konfliktów lokalnych. Więc to jest taki moment, kiedy już wiemy, ile tych turbin może powstać. I następuje sporządzenie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę, wszystkie powiedzmy takie prace przygotowawcze i ostatecznie realizacja. I to może tak jakby takie krótkie podsumowanie z mojej strony. Możemy jeszcze tutaj wyświetlić tą mapę. Myślę, że to jest dla Państwa interesujący temat. Oczywiście wiemy o tym, że na terenie państwa gminy zostały przyjęte miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w dwóch obszarach. Natomiast według tego nowego prawa, które pojawi się, tak jak powiedziałem, najprawdopodobniej w czerwcu, no niestety tylko niektóre lokalizacje będzie można stamtąd wykorzystać. To wynika właśnie z tej odległości, która, kiedy plan pewnie był przygotowywany, była liczona od osi elektrowni. No a teraz powiedzmy, te tylko lokalizacje, które będą liczone te 500 metrów od krawędzi wirnika, będą mogły uzyskać decyzję środowiskową. Ponadto jest również jeszcze jeden temat, to jest właśnie ten związany z tymi nową technologią. Turbiny większych gabarytów, a te takie powiedzmy, które były kiedyś uwzględniane w planie, po prostu już przez producentów nie są produkowane. Wymagają odległości między sobą zachowania, żeby po prostu turbiny nie generowały turbulencji przy przepływie wiatru i no, nie negatywnie wpływały na te kolejne elektrownie, które są temu poddane. Tu chodzi o tematy wytrzymałości mechanicznej i zmęczeniowej łożysk. No i myślę, że to tak jakby, jeśli chodzi o moje wystąpienie, to tyle. Zapraszam do zadawania pytań. My żeśmy rozmawiali chyba na tym spotkaniu grudniowym. Panie Prezesie, macie pełną jasność odnośnie ograniczeń przyrodniczych na terenie naszej gminy. To jest Otulina Parku, to jest Natura 2000. Także my jesteśmy tą zieloną gminą bardzo chronioną i rozumiem, że w waszych analizach, zarówno jak kupowaliście, przejmowaliście tę dokumentację, jak w aktualnych analizach, jest to z dużymi szansami powodzenia. Dokładnie tak. Oczywiście przed przejściem całej procedury uzyskiwania decyzji środowiskowej nie można w 100% powiedzieć, jak taka inwestycja będzie wyglądała, ale oczywiście to wszystko wzięliśmy pod uwagę. Tak jak powiedziałem, działamy na tym rynku przez 20 lat. Bardzo dużo naszych inwestycji powstało, w zasadzie takich, które nie powstało, to możemy policzyć na palcach jednej ręki. Na pewno też ta inwestycja jest zaplanowana w takim rozmiarze, że nawet jeżeli któreś z lokalizacji okaże się, że nie mogą zostać wybudowane,
bo środowisko na to nie pozwoli, bo lokalni mieszkańcy na przykład no, uznają, że to nie jest coś, co powiedzmy, na co mogliby wyrazić zgodę, to też zakładamy, że któreś z tych lokalizacji nie będą realizowane, a inwestycja i tak powstanie. To wynika właśnie z tego, że te turbiny nowych mocy, w odróżnieniu do takich, które teraz są wybudowane, czy tam budowane o mocy 2 MW, każda z takich nowych instalacji ma moc ponad 6 MW, więc niejako można powiedzieć, że jedna zastępuje 3. W związku z tym nawet inwestycja, która ostatecznie będzie obejmowała 6 lokalizacji, czy 7 lokalizacji, ma rację bytu i ona będzie opłacalna. Ja mam pytanie, bo tak licząc pobieżnie, to tak ponad 84 MW prądu będzie wytwarzane. W jaki sposób chcecie odprowadzić tą moc? Gdzie chcecie to wyprowadzić? Jakby do jakiej linii połączyć, przyłączyć, do GPZ-u? Jakie są plany? Na 100% będzie można to określić dopiero po uchwaleniu planu, bo tutaj bardzo istotna jest ilość tych lokalizacji, która zostanie na samym końcu. My poza tym, że działamy u Państwa w gminie, również działamy w kilku gminach sąsiednich i mamy taki plan wybudowania kilku farm wiatrowych, które będą połączone ze sobą i podłączone do takich linii, może nie tyle nawet lokalnych wysokiego napięcia, co do linii przesyłowych. To mówię o takich mocach, o takich liniach no 220 albo 400 kV. To oczywiście takie przyłączenie ma sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy inwestycja ma odpowiednią moc, więc nawet te powiedzmy 84 MW, o których Pan mówi, no to jest niewystarczające, żeby to się opłacało. Tak, ale żeby to przyłączyć, trzeba wybudować GPZ. Czy planujecie również tak? Tak, tak, tu jakby. Tak jak mówię, my jako wnioskodawcy możemy wnioskować o wydanie warunków przyłączenia i na pewno będziemy wnioskowali i do lokalnego operatora, czyli krótko mówiąc energii, ale również do polskich sieci energetycznych i w zależności od tego, gdzie warunki dostaniemy, tam będziemy tą realizację wykonywać. Natomiast zakładamy, że to będzie PSE, ale to oczywiście wiąże się bez wątpienia z wybudowaniem na terenie farmy wiatrowej stacji energetycznej, która będzie podnosiła napięcie ze średniego do wysokiego. Natomiast samo przyłączenie powiedzmy do tej linii 400 kV, no to zwykle jest realizowane już nie poprzez wcinkę w istniejącą linię, tylko poprzez rozbudowę istniejącej stacji. My tutaj w gminie mamy studium i mamy miejscowy plan, który nie był dokończony ze względu na te nowe ustawy. Czy wy na tym planie chcecie bazować, chcecie go dokończyć, czy od nowa zupełnie całą procedurę? Powiem. W ten miejscowy, w trakcie jakby realizacji, nazwijmy to tak, bo nie był dokończony. Tam odległości były 700 metrów od wieży do budynków mieszkalnych. Więc jakby tutaj co Pan mówił, to by się mieściło, bo teraz jest propozycja, żeby 500 metrów było. Więc tak uwzględniając śmigło, to by się to mieściło. Znaczy na pewno te procedury, które Państwo rozpoczęli, są nie do wykorzystania. To wynika z tego, że ta zmiana ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, czyli ta zmiana tej ustawy odległościowej, nakłada dodatkowe obowiązki i zmienia procedurę uchwalania planu. Krótko mówiąc, jest zapewniony dużo większy udział społeczeństwa w procesie uchwalania i uzgadniania projektu planu, wyłożenia jego. Muszą być zapewnione dodatkowe dyskusje w obecności i pana burmistrza bądź jego zastępcy i przedstawicieli regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Te procedury są na tyle zmienione, że procedury, które zostały wcześniej zaczęte, a niedokończone, no, muszą być ponowione w zasadzie w 100%. Dodatkowo również ta ustawa powoduje to, że należy uwzględnić strefę pewną buforową, która musi być objęta w ogóle uchwałą inicjującą zmianę planu, więc no po prostu to jest wszystko do zmiany, krótko mówiąc.
Łącznie z tym, że oczywiście, jak Państwo doskonale wiedzą, projekt planu musi być zgodny ze studium, a o ile kiedyś jakby nie było takiego wymogu, by wszystkie instalacje tego typu w studium się zawierały wraz ze strefą oddziaływania, to teraz jest. Więc po prostu chcąc, nie chcąc, trzeba te procedury ponowić. Gdzieś tam półtora roku studium, półtora roku plan, to gdzieś 3 lata, zanim będzie miejscowy plan, później projekty, pozwolenie na budowę. No jeszcze. Tak, no harmonogram wygląda w ten sposób, że w zależności od tego, co jest akceptowane przez Urząd Wojewódzki, można próbować wykonywać część z tych działań jednocześnie, czyli krótko mówiąc zmieniać studium i jednocześnie prowadzić prace związane ze sporządzeniem miejscowego planu z pewnym tam opóźnieniem. Natomiast my zakładamy, że przy dobrych wiatrach, że tak powiem, uchwalenie planu zajmie między 2 a 2,5 roku. Że wcześniej się po prostu tego nie da zrobić, zwłaszcza biorąc pod uwagę te dodatkowe obowiązki, które ustawodawca nakłada na organy gminy, które to wykonują. A czy zgadza się to te 2,5 roku, jak pan powiedział, mieści się w tych 5-6 latach całości tak. procesu? Tak, dokładnie, dlatego że jeśli chodzi o procedurę środowiskową, ją można wykonywać wcześniej. Do sprawnego przeprowadzenia procedury środowiskowej należy wykonać najpierw co najmniej 12-miesięczny monitoring środowiska i przy Państwa przychylności chcielibyśmy taki monitoring zacząć. Natomiast sama procedura szacujemy, że będzie trwała około 8-9 miesięcy przy założeniu, że nie będzie jakichś tutaj dużych wątpliwości ze strony mieszkańców. W związku z tym w momencie, kiedy będzie uchwalony plan, powinna być możliwość już rozpoczęcia już takiego konkretnego projektowania i zabezpieczenia terenu pod całą infrastrukturę. Szacujemy, że ten okres, żeby uzyskać pozwolenie na budowę i przygotować inwestycje do realizacji, to jest 2 lata. Więc jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem i nasz inwestor będzie zdecydowany, żeby tą inwestycję realizować jak najszybciej, a takich inwestorów mamy, no bo wiadomo, jakby czas to też pieniądz, może dużo działań wykonać wcześniej, więc po tych 5 latach inwestycja powinna być gotowa do budowy i to powinien być taki okres, kiedy budowa powinna się zacząć bardzo krótko po tym. Inwestor już jest wyłoniony, czy to jeszcze jest przed Wami? Nie, my generalnie, tak jak powiedziałem, my nie prowadzimy żadnych działań bez przychylności gminy i w związku z tym no, dopiero jakby pewność, że Państwo widzą taką inwestycję na swoim terenie powoduje, że my rozmawiamy z inwestorem. My też jakby mamy co prawda inwestorów, z którymi współpracujemy od wielu lat, znamy się bardzo dobrze, natomiast no, jakby staramy się zawsze im przekazywać takie inwestycje, które mają lokalne poparcie i powiedzmy mamy teren zabezpieczony, mamy już rozpoczęte badania wiatru, mamy rozpoczęte badania środowiskowe i wtedy dopiero o tym rozmawiać niż tylko o takich powiedzmy pomysłach bardziej. Jeszcze do tych planów wrócę. Była sporządzona ekspertyza ornitologiczna, czy z niej skorzystacie, czy musicie nową robić, bo to jest rok czasu taka ekspertyza. Musimy monitoring roczny monitoring. Tak, musimy wszystko zrobić na nowo. Co prawda te materiały, które zostały sporządzone i wykonane, no są w jakiś sposób pomocne do weryfikacji wyników, natomiast no, takie monitoringi powiedzmy po 2-3 latach jednak się przedawniają. Różne nowe gatunki mogły się pojawić miejsca gniazdowania, których wcześniej nie było, więc no, jakby nikt kto nie chce napotkać problemów i na procedurze środowiskowej i przede wszystkim w realizacji, no nie może sobie pozwolić, żeby bazować na takich starych danych. No zresztą tak jak mówię, no my zawsze szukamy jakichś rozwiązań polubownych, gdzie się pojawiają jakieś problemy, no i też nie chcemy być zaskoczeni czymś. Nie? Jak przygotowujemy inwestycje, chcemy mieć rzeczywiście pełną wiedzę na ten temat, że w momencie, kiedy się pojawią jakieś pytania, dodatkowe wątpliwości, no możemy krótko mówiąc pokazać wyniki z przeprowadzonych monitoringów, analiz i to wszystko powiedzmy fakty się same obronią. Jakieś pytanie jeszcze, Szanowni Państwo, ale takiej natury ogólnej, bo tak jak tu Pan Prezes zaznaczył, to od
powiedzmy naszej chęci wchodzenia w temat i naszego przełożenia na społeczność lokalną, bo tak jak zauważył bardzo słusznie pan prezes, musi być w świetle tych nowych ustaw akceptacja społeczna takiego przedsięwzięcia. Myślę, że to będzie przedmiotem najpierw naszej dyskusji, spokojnie korzystając oczywiście z waszego doświadczenia, szanowni panowie. Natomiast bardzo proszę, panie Krzysztofie, bo pan tak, tak. No, pytanie może wybiegające trochę daleko w przyszłość, ale mnie to bardzo interesuje. No jak długo będzie podpisywana umowa z właścicielami ziemi? Czy to będzie ziemia agencyjna, gminna czy prywatna? I co później z tą instalacją, szczególnie fotowoltaiczną, po tym okresie? Okej. Więc jeśli najpierw jedno zdanie odnośnie czasu życia takiej inwestycji. W chwili obecnej turbiny, które są już sprzedawane, a tym bardziej te, które będą sprzedawane za 5 lat, są projektowane w taki sposób, by każda jedna lokalizacja mogła być eksploatowana przez okres co najmniej 30 lat. I stąd jakby też to, w jaki sposób my tutaj komunikujemy i uzależniamy wszystko od Państwa decyzji, no trzeba mieć świadomość, że jeżeli Państwo podejmą taką decyzję, że zgadzają się na tego typu inwestycje w swojej gminie, no trzeba mieć świadomość, że to jest inwestycja, która tutaj będzie, jeżeli uda się ją zrealizować, przez lat kilkadziesiąt. Więc jakby my też ze swojej strony chcemy mieć jakby jasną tutaj sytuację, że chcemy to zrobić razem, bo przez 30 lat no, nasze doświadczenie, nie mamy co prawda 30-letnich działających inwestycji, ale mamy działające inwestycje, gdzie jesteśmy inwestorem, gdzie już stoją lat grubo ponad 10. I wiemy po prostu, że współpraca się dużo lepiej układa, gdy wszystko jest jakby jasne i nie ma tej wątpliwości. My umowy dzierżawy z właścicielami nieruchomości zawieramy na okres albo 29, albo 30 lat. Wynika to z przepisów prawa, które mówią, że umowa powyżej zawarta na ten okres czasu staje się umową na czas nieokreślony, w związku z tym bardzo łatwo wypowiadalną. Nie można jakby zabezpieczyć takiej umowy w sposób prawny tak, żeby ona nie była wypowiadalna przez którąś ze stron. Natomiast co do zasady, zakładamy i to też wykonujemy w innych naszych inwestycjach, że po paru latach działania już tej inwestycji rozmawiamy z właścicielem nieruchomości, żeby zgodził się podpisać nową umowę tak, żeby mieć zabezpieczony teren przez cały okres trwania inwestycji, czyli na te 30 lat. My podpisujemy umowy oczywiście wcześniej, nie podpisujemy te umowy w momencie, kiedy inwestycja już zostaje wybudowana, tylko już na tym okresie rozwoju, więc przez kilkukrotnie, dwu albo trzykrotnie ta umowa musi zostać jakby odnowiona. Natomiast co do zasady, i nie może być inaczej, zawsze się to odbywa za zgodą właściciela nieruchomości. W żaden sposób właściciel nieruchomości nie jest zmuszony, żeby taką umowę podpisać drugą, jeżeli tego nie chce. Natomiast mamy bardzo dobre doświadczenie i nie spotkaliśmy się nawet z jedną taką sytuacją. Co do pana pytania odnośnie tego, co się stanie z instalacją, kiedy ona już jest wyeksploatowana. Więc jeśli chodzi o elektrownie wiatrowe, tutaj nasza umowa precyzuje z właścicielami nieruchomości, że musimy oczywiście te elektrownie wiatrowe zdemontować wraz z infrastrukturą. Jedynym punktem, powiedzmy, który zostaje w ziemi poza kablami, natomiast kable też możemy usunąć, natomiast generalnie właściciele nieruchomości nie chcą, żebyśmy je usuwali, bo wiadomo, to jest zawsze naruszenie tych stosunków wodnych i melioracji, którą oczywiście odbudowujemy. Natomiast no, co do zasady, kiedy już ona już te kable są w ziemi przez te 30 lat, no to właściciele nieruchomości nie chcą, żebyśmy to usuwali, więc tego nie robimy. Natomiast rzecz, która zostaje na pewno w ziemi, to jest fragment fundamentu. Ten fundament jest, że tak powiem, wydłubywany, ponieważ inaczej tego nie można nazwać przez to, jak on jest mocno zazbrojony, do pewnej głębokości. Ale robi się to do takiej głębokości tak, żeby właściciel nieruchomości mógł normalnie uprawiać to rolniczo. Tak, takie mamy zapisy umowy i tak to się normalnie dzieje. Natomiast jeśli chodzi o takie doświadczenia, które są w zachodniej Europie, bo w Polsce nie ma farm wiatrowych, które by pracowały 30 lat. One są po prostu mimo wszystko jednak dosyć nowym tematem. Natomiast jeśli chodzi o zachód, no to tam generalnie jest taka zasada, że miejsce, które przez 30 lat było eksploatowane pod kątem farmy wiatrowej, gdzie znane są warunki wiatrowe, gdzie znani są właściciele, gdzie jest infrastruktura drogowa przygotowana, jakby naturalnym czynnikiem jest to, że inwestor próbuje zbudować w tym samym miejscu
drugą farmę wiatrową, ale oczywiście to się wiąże ponownie z uzyskaniem zgód od właścicieli i bardzo często również zmianą znowu w naszych warunkach studium i planu, ponieważ no, technologia się zmienia i te turbiny, które tutaj chcemy zaplanować, to są zupełnie inne turbiny, które planowaliśmy 10 lat temu i które zostały wbudowane na przykład w Dolicach. Tam średnica wirnika jest 114 metrów, moc jednej turbiny 2 MW 625 kW, a te turbiny, które chcielibyśmy u Państwa rozwijać, mają, tak jak powiedziałem, moc 6 MW plus i średnicę wirnika między 170 a 200 metrów. Oczywiście jeśli chodzi o instalację fotowoltaiczną, również ona całkowicie jest usuwana z gruntu. My dodatkowo zobligowani jesteśmy, żeby przywrócić grunt do produkcji rolniczej, więc z jednej strony usuwamy całą instalację, z drugiej strony prowadzimy działania, by przeklasyfikować ten grunt z powrotem na grunt rolny. Jak się odbywa utylizacja farmy fotowoltaicznej, samych paneli? No bo metalowe konstrukcja, wiadomo, na złom, a panele? No to jest na pewno temat, który jest mocno teraz rozwijany. Na tą chwilę w 100% nie można powiedzieć, że panele są, że jest przemysłowa technologia ich odzysku. Są różne działania prowadzone, nawet wczoraj czytałem taki artykuł, nawet chyba w Polsce jest taki jeden pomysł, żeby te panele mielić i odzyskiwać się na nowo i nawet już zostały skonstruowane panele w oparciu o odzyskany kwarc. Także to już jest jakby informacja wręcz z wczoraj. Być może tutaj Polska będzie liderem w tym temacie. Natomiast co do zasady zakładamy, że wszystkie one będą zrecyklingowane. Natomiast znowu, to jest mimo wszystko technologia dosyć nowa i my też, jeśli chodzi o te instalacje fotowoltaiczne, które w Polsce zbudowaliśmy, no to w zasadzie mają rok albo dwa lata dopiero funkcjonują. Ale też te panele trzeba jakby mieć świadomość, że czas eksploatowania tych paneli fotowoltaicznych w tym momencie jest 25 lat plus. Więc powiem uczciwie, że nie wyobrażam sobie, żeby za 25 lat one nie były recyklingowane. Zwłaszcza, że bardzo wiele firm bardzo mocno działa w tym temacie, widząc w tym również interes dla siebie. Czy są jeszcze pytania? Czy panowie jeszcze by coś chcieli dodać, czy jak nie, to zakończymy temat. Nie, ja tylko chciałbym generalnie Państwu bardzo podziękować. Jeszcze raz przepraszam, że się spóźniliśmy. Mam nadzieję, że temat jest dla Państwa ciekawy. My spotykamy się wśród mieszkańców również z Państwa gminy, z którymi już rozmawialiśmy po prostu ze względu na to, że kiedyś oni mieli podpisane umowy z poprzednikiem. No bardzo pozytywnie generalnie widzą ten temat, więc mam nadzieję, że Państwo również zobaczą w tym szansę. My lokalizujemy te farmy wiatrowe rozsądnie w miejscach, w których gmina nie przeznacza obszarów na zabudowę i naszym zdaniem te dwie rzeczy mogą funkcjonować. Z jednej strony to, jak Państwo jakby mają w gminie te dodatkowe walory, wiadomo, związane z krajobrazem, z jeziorem, z tym taką wypoczynkową funkcją dla bardzo wielu osób, a z drugiej strony mieć takie właśnie z jednej strony ekologiczne źródło energii, które zabezpieczy gminę pod kątem energetycznym, wszystkim nam pomoże, jeśli chodzi o ceny energii, a z drugiej strony również będzie się przekładało na jakiś tam pozytywny wpływ również do budżetu gminy. Nie. My historycznie działaliśmy w województwie wielkopolskim, właśnie zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim. Tutaj w zasadzie przez to, że jakby te pomysły przyszły do nas, stąd tutaj jesteśmy. Czy planujecie, jeżeli tak, to kiedy spotkanie z właścicielami gruntów zainteresowanymi tutaj lokalizacją? Znaczy wszystko zależy, tak jak mówię, od Państwa pierwszej opinii na ten temat, natomiast my z właścicielami rozmawiamy jakby osobno z każdym po kolei. Nie robimy takich spotkań na tą chwilę. Uważamy, że spotkania z mieszkańcami należy robić w momencie, kiedy się przystępuje już do prac planistycznych, ponieważ co do zasady właściciele nieruchomości, na których stoi turbina czy infrastruktura, no są zainteresowani sprawą. Ja pytam tylko o właścicieli, nie o mieszkańców. No, powiem tak, z niektórymi z właścicieli już się spotkaliśmy i rozmawialiśmy. To wynika z tego po prostu, że musieliśmy wyprostować rzeczy w księgach wieczystych, które no, nasi
może nie poprzednicy, ale firma, która wcześniej działała, no nie do końca wyprostowała, więc jakiś tam kontakt mamy, ale żadnych umów jeszcze nie podpisaliśmy. Pytanie, a jaka będzie różnica rachunku płacenia za VAT, kilowat takiego prądu wyprodukowanego przez wiatr, a przez ten, co mamy w gniazdku teraz normalnie? To jest bardzo dobre pytanie polecam, żeby to samemu sprawdzać. Jest taka strona polskich sieci energetycznych, pse.pl, która w każdej chwili na bieżąco pokazuje, jak wygląda generacja energii ze źródeł konwencjonalnych, źródeł odnawialnych, z podziałem na elektrownie wiatrowe, elektrownie fotowoltaiczne i jednocześnie poniżej pokazuje cenę energii na rynku bilansującym. Co to pokazuje nam? Na tą chwilę to nam pokazuje, że w momencie, kiedy nie ma generacji wiatrowej, ceny energii, to na przykład mieliśmy do czynienia na końcówce ubiegłego roku, wynosiły między 800 a bodajże 1200 zł. A w momencie, kiedy przez ostatnie tygodnie mamy bardzo dużo tej energii z wiatru, bo to jest ponad 6 gigawatów, czyli 30% zapotrzebowania energetycznego Polski pochodzi z już wybudowanych farm wiatrowych. Ta cena oscyluje w takim przedziale między 400 a 500 zł, więc można powiedzieć, że już na starcie ta energia jest połowę tańsza. Dodatkowo do tej pory te inwestycje, które powstały w oparciu o energetykę wiatrową, były realizowane na podstawie aukcji. Aukcje to jest taki system wsparcia, który został wprowadzony w Polsce, który generalnie polega na tym, że jest pewna ilość energii do dostarczenia i inwestorzy farm wiatrowych osobno z fotowoltaicznymi dużej mocy i małej mocy mogą złożyć ofertę jakby państwu, że dostarczą pewną ilość energii za konkretną cenę. No i tutaj jakby podam tylko taką informację, że te aukcje, które zostały rozstrzygnięte, one mają taką maksymalną cenę, którą producent elektrowni, właściciel elektrowni wiatrowej może otrzymać gwarantowaną przez państwo. No te ceny są na poziomie 250 zł, podczas gdy energia ze źródeł konwencjonalnych no to jest 700 plus zł, nie? Więc jest to energia ponad połowę tańsza. Natomiast jaki to będzie miało konkretny taki wkład i wpływ na nasze rachunki, które mamy, no to generalnie niestety trudno powiedzieć, ponieważ jak Państwo zobaczą na swój rachunek, wartość i cena energii, koszt energii to jest jedna ze składowych, które tam są. Tam są opłaty mocowe, tam są koncesje, tam są opłaty dystrybucyjne i niestety na to energetyka wiatrowa nie ma żadnego wpływu, bo to są jakby narzuty generowane przez operatorów. Dziękuję Państwu. Dziękujemy bardzo Państwu. Chwilę, moment. Ja mam prośbę do Panów. My już zbliżamy się do końca sesji. Znajdźcie do mnie jakąś kawę. Wypijecie, bo wy z Poznania prosto przyjechaliście, tak? To nie elegancko będzie, jeśli nawet jakieś kawę nie zaproponuję. Zapraszam do sekretariatu i... W razie przechodzimy do punktu 11. Odpowiedź na zapytania, interpelacje, wnioski radnych. Nie było takich pisemnych w sprawach 12. Sprawy różne. Więc panie przewodniczący, Wysoka Rada, ja myślę, że po tej no właśnie pierwszej takim spotkaniu prezentacji na pewno zrobimy jakieś spotkanie robocze, sobie spokojnie porozmawiamy o pożytkach, o korzyściach, o zagrożeniach, żeby jakimś tam stanowisko wypracować. No nie ukrywam, że do mnie przemawia 130 000 razy 18 rocznie, także to
dość prosty rachunek. Ale nie tylko to jest najistotniejsze. Także to tyle chciałbym. Dziękuję. Ja tylko przypominam Państwu przy okazji, że my do końca kwietnia składamy oświadczenie majątkowe. Ale to czas leci, panie burmistrzu. Czy są jeszcze w sprawach różnych? Czy druki się zmieniły, czy nie? Nie. Na tych samych, zeszłoroczny. Wzór ten sam. Wzór ten sam. Nową chwilę. Ale dane są aktualne. Nie? Ale dane aktualne. Nie, nie, z zeszłego roku. Czy jeszcze są jakieś w sprawach różnych pytania, zapytania? W takim razie zamykam posiedzenie 37. Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie. Dziękuję Państwu serdecznie.